Pan o trwać naszej dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Radku. Chciałam przede wszystkim przywitać wszystkich tutaj obecnych jury, organizatorów, ale przede wszystkim Państwa, czyli nauczycieli, przedsiębiorczości i wychowanków, czyli 50 osób, które przeszły bardzo skomplikowane eliminacje i procedury, żeby się znaleźć tutaj. I wydaje mi się, że już ten sam fakt, że Państwo dzisiaj jesteście w ostatnim etapie olimpiady, no prawie przedostatnim, tak, ale już tym centralnym, jest dowodem, że spełniliście wszystkie nadzieje, które pokładali Was nauczyciele i możecie się już czuć wyróżnieni. Oczywiście można piętrzyć i stawiać przed młodzieżą kolejne wyzwanie. Dzisiejszy etap jest takim kolejnym wyzwaniem. Myślę, że nie czas na razie na żadne gratulacje, na podziękowania, na to będzie czas później. Ja mogę tylko Państwu życzyć, żebyście tą stojącą przed Państwem ciężką próbę. To jest próba dla uczniów, ale jest również próba nerwów dla ich nauczycieli. Myślę, że również dla rodziców, którzy pewnie tutaj Wam kibicują, albo zostali w domu. I życzę Państwu, żeby te dzisiejsze zmagania były takim ważnym momentem Waszego życia, żeby nie były odbierane tylko jako stres i nerwy, ale również jako okazję do tego, żeby wykazać się wiedzą, żeby nawiązać kontakty z innymi tutaj studentami i którzy tutaj nas wspomagają i Waszymi kolegami. Ale oczywiście życzę Państwu zwycięstwa, bo to jest zawsze najważniejsze. Czyli życzę przejścia do tego etapu ostatniego, który będzie po południu, a tym, którzy będą w tej ostatniej już grupie finalistów tego, żeby zajęli te miejsca najważniejsze. Ale wszystkim Państwu życzę dobrego samopoczucia, satysfakcji z tej wiedzy, którą już zdobyliście i którą się dzisiaj wykażecie i dobrych wyników eliminacji. Chciałem się przyłączyć do powitań, które wygłosiła Pani Rektor. Pogratulować tym z Państwa, którzy, wszystkim, którzy tutaj dotarli, bo w końcu jest to sukces przygotowań, sukces nauczycieli i cierpliwość tych, którzy przygotowywali całą edycję tej olimpiady. W taki sposób, że mogliście Państwo zasiąść w ławach najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej. Gratulując, życzę też sukcesów w olimpiadzie, bo to się przerodzi w sukcesy rekrutacji na uczelnie wyższe. Mam nadzieję, że po sukcesach tych olimpijskich wybierzecie uczelnie ekonomiczne, które stworzyły tę olimpiadę, czyli cztery akademie i szkołę główną handlową. Między innymi po to jest ta olimpiada, aby wśród studentów byli najlepsi, najlepiej przygotowani do studiów ekonomicznych. Życzę powodzenia. Pierwszym zadaniem uczestników etapu Centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości było rozwiązywanie testu składającego się z 50 pytań. Czas na jego rozwiązanie wynosił tylko 60 minut. Test miał na celu wyłonić laureatów, którzy przedstawią swoje prezentacje przed komisją. W czasie, gdy uczniowie rozwiązywali test, ich opiekunowie wzięli udział w wykładzie poświęconym zarządzaniu uwagą prowadzonym przez dr Marię Aluchnę i magister Beatę Mierzejewską. Właśnie jesteśmy po teście. Jak poszedł Ci test? Jak samopoczucie? No, jestem zmęczona. Test, muszę się przyznać, że dużo szczelałam, ponieważ wiedza była bardzo aktualna. Głównie mi się wydaje, że ze źródeł sieci, internetu. Więc, no nie wiem, trudno powiedzieć teraz. No bardzo fajnie, jest tylko 50-40 punktów, nie wiem, czy to wystarczy, ale fajnie, że jestem w finale. A tobie? No, ciężko powiedzieć, ale
część pytań była takich, że od razu wiedziałem, jaka jest odpowiedź, a część pytań mnie zaskoczyła i zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Podoba wam się w ogóle ta olimpiada, organizacja olimpiady? Znaczy zdecydowanie tak. No, jest, w porównaniu z olimpiadą ekonomiczną ma dużo zalet. Chociaż na pewno wymaga pewnego dopracowania, bo to jest dopiero druga edycja, wiadomo. To jeszcze na pewno z czasem się wszystko dotrze odpowiednio. Przede wszystkim także wymaga dużo wiedzy praktycznej. Wiele informacji pochodzi z mediów, z gazet, z telewizji, z internetu. Nie tylko taka czysta wiedza z podręczników ekonomicznych. Ten etap, muszę powiedzieć, że wymagał mnóstwo pracy osobistej uczennic. One chyba najwięcej z pracy włożyły same. To była praca ich osobista. Na pewno praca z prasą, prasą codzienną i prasą taką typowo ekonomiczną, specjalistyczną. I poza tym różnego rodzaju odwiedzanie stron internetowych, analizowanie książek, pozycje, zapoznanie się z pozycjami książkowymi, które były tutaj zalecane. I tak jeszcze, jak mówiłam, jeszcze raz powiem, mnóstwo pracy osobistej dziewczyn. A czy dużo pracy pani uczniowie włożyli w przygotowanie się do tej olimpiady? No, myślę, że tak. To znaczy zarówno pracy samodzielne, jak i wspólne. To znaczy ja tutaj oczywiście byłam tylko osobą no, pomagającą, bo cokolwiek nie mówić, to większość czasu i no, aktywności należała do uczniów, ale pochłania to sporo czasu, dlatego że te materiał i zakres olimpiady oczywiście nie ma nic wspólnego z praktyką normalnej szkoły ogólnokształcącej, jak są moi uczniowie. No więc po prostu literatura bogata i trzeba na to sporo czasu poświęcić. 25 osób, które najlepiej poradziło sobie z testem, mogło przedstawić swoją prezentację przed komisją. Zawodnicy, których nazwisko zostało wyczytane, zostali laureatami Olimpiady Przedsiębiorczości. Kolejność wylosowanych nazwisk mówiła o kolejności prezentacji. Do ostatniej chwili uczestnicy nie wiedzieli, kto z nich przejdzie do następnego etapu. Michał Kanola, Białystok.